Witam Was serdecznie. W czasie urlopu, przebywając w okolicach Nysy nad jeziorkiem, po drodze miałem niedaleko już do hodowcy, do Marka Trzaski, więc odwiedziłem tą hodowlę. No i dzisiaj odwiedzam tutaj kolegę Marka Trzaska przy okazji mojego urlopu. Cześć. Więc witamy hodowców. Tutaj na początek chciałem Cię zapytać, jak przebiega sezon gołębi starych, bo myśmy już skończyli, a Wy jeszcze kończycie. Tak, sezon chyba wszyscy już mamy dość. Taki jest zawsze mój zamiar. Lotów 17 w tym roku, także jesteśmy po 16 locie. Jeszcze jest teraz jeden 17. Sezon, no cóż, w miarę warunków lotu, jeżeli są dobre warunki, przyloty są całkiem fajne. Jedyna słaba stopa pięta Achillesowa moja w tym roku to loty 700 km, dwa loty i one niestety się nie udały. Natomiast poza tym większość lotów, albo pierwsza seria, druga seria, czołowe gołębie. No raczej jestem zadowolony z tego, co wiem, mam mistrzostwo okręgu gołębi rocznych, wicemistrz w kategorii A okręgu. Najprawdopodobniej z tych pierwszych takich poglądowych wyników. Więc myślę, że sezon jak najbardziej udany, nie ma co narzekać. To jak wspomniałeś, że masz mistrzostwo okręgu w lotach gołębi rocznych, to akurat mi się udało zdobyć piąte miejsce w lotach gołębi Gratulacje. rocznych. I gdyby jeszcze może zegar nie nawalił, to może by było lepiej, ale piąte to tak nie jest źle. No i jednym z gołąbków, bo tam pięć gołębi się liczy, był gołąbek 50% z twojego pochodzenia, bo zawsze mnie hodowcy pytają, co mam z tych gołębi, co zakupiłem od różnych hodowców. Ja mówię, jak coś dobrego będzie, to się pochwalę. Wiadomo, że wszystko się nigdy nie sprawdza, ale ja to dałem na przykład twoje gołębie w krzyżówce. No i też zakupiłem u ciebie parę gołębi, no i chciałbym, żebyś tu o nich opowiedział, jakie gołąbki u ciebie kupiłem. Tu dla przypomnienia Widzę właśnie. Są rodowody. Także tutaj od Marka też współpracuję i te gołębie krzyżuję ze swoimi. Wiesz co, I jakieś tam pozytywne na efekty pewno, są. Na pewno widzę, że taka typowa klasyka to, co się u mnie najbardziej sprawdza. Jednak to w dalszym ciągu kolejne pokolenia z brzydala w krzyżówce z jakimiś tam nowymi ptakami. Tu widzę, masz wnuki brzydala i wnuki 400, wnuki 85. No to praktycznie kilka lotów, nawet tydzień temu przy bocznej wietrze, co usiadło 15 gołębi naraz. I też można powiedzieć, że dla naszej sekcji to lot nie był, ale gołębi się tam od 10 pozycji uplasowały i też jak ktoś sobie zobaczy, to w pierwszej setce sekcja 1, 2, 3, tam jest raptem moich 20 parę, innych gołębi jest tylko kilka. To praktycznie z tej 15 to są wszystko wnuki albo 85, albo brzydal, albo 400. Najwięcej jest 400, jednak tutaj 400, czyli ten Olympic Electro, który jest, to on daje najlepiej. Tu widzę, masz ze świetnej samicy 5, 6, 7, 7. To były 400 z 214. To jest matka tej, która jest w tej drużynie. A widzisz, to mi wpadło w ręce, bo to naprawdę były świetne kojarzenia. Gdzie był 400 z 214? Czy tak samo tutaj była? Widziałem gdzieś 214, miałeś z 85, to też była 339, 5407 jej brat. I jeszcze jest jedna siostra, która wydała piątego w Polsce u siebie po sąsiedzku króliczek Socała. To mieli siostrę. Ja tą siostrę odkupiłem, mam ją u mnie w domu. To po tej siostrze w tym roku znowu 59, końcówka 99 samczyk, również jest chyba na 10 konkursach teraz roczny. Także no to, co masz, to na pewno jest to, co lata. Tutaj masz z tego Armani Electro. W tym roku również dwójka dzieci, tylko że nie 20, tylko 21 roczniaki, z niego super mi w tym roku lecą. Także masz ptaki, które na pewno, no pomijam też, nie pominę to, że są gołębie rozjersa tutaj w tym. Także na pewno masz to, co no, wymaga to czasu. No, masz dopiero gołębie roczne. Jeżeli już się coś pokazało, bo jest drużynie rocznych, potrzebuje to czasu, żeby te gołębie dojrzały. Też te gołębie, co wziąłeś, one były, nie zawsze były chyba niektóre późniejsze, więc ten rok jest pierwszy rok. Teraz zobaczymy na młode, jest parę. Myślę, że nie, teraz masz już dwuletnie. Tak, teraz są dwuletnie. Więc ja myślę, że z tego roku, drugiego roku, zawsze uważam, że jest lepszy efekt niż na przykład z późnych gołębi w pierwszym roku. Tak, ja tam to wparowałem we swoje gołębie, bo te akurat dostały super pochodzenie z moich, tam z Van Luna, z gołębi, co mi się sprawdzają. No i, ale to jest tak, jak żeśmy rozmawiali, nie wszystko się sprawdzi. Jak z gołębia wypuścisz cztery młode, jeden się pokaże,
to już jest dobrze, bo nie będzie tak, że cztery puścisz i wszystko poleci, tylko chodzi, żeby trochę tej dobrej krwi wprowadzić i trochę cierpliwości, bo ty to mówiłeś, że jak sprowadzasz gołębie, to 10, ciągniesz większą partię 10, młodych tak. I tych młodych pewnie wtedy do lotu ma ze 40 z nowej krwi. Dokładnie. I wtedy jest to możliwość przetestować, a jak masz jednego, dwa, no to coś się droga nie uda. Droga jest bardzo długa i kręta, jeżeli sprowadzam, daję szansę hodowcy, od którego sprowadzam 8, 10, 15 sztuk, dwie, trzy różne rodziny wrzucę, wychowam rok, wtedy patrzę. I to nie jest tak prosto, no bo o, 6, 5 rodowodów, 5 oryginałów, a tak naprawdę w drużynie jest jeden gołąb roczny, nie? Czyli tak. Ile się to trzeba nastarać i nahodować, żeby tego jakiegoś tak, rodzynka to wyhodować. To też widzisz w połączeniu z czymś, bo też na pewno jakieś tam różne ptaki wdałeś, więc widzisz, okej, okay, spasowało z tym, więc myślę, że to jest dobra wskazówka, po prostu parować w tą rodzinę, z której dało ci najlepsze efekty. To uważam, że jest najlepsze. Teraz chciałem kolejną rzecz, bo sezon starych się kończy. Właściwie trzeba myśleć o sezonie następnym i młodych jakby lotowym, i o sezonie pierzeniowym. I co byś tu polecał, bo ja w tym roku lotowałem na Karma Heidi. A jak byś tu polecał pierzenie, jak do tego przystąpić, do tego końcówki sezonu i co z tymi gołębiami po sezonie? Wiesz co, to nie jest tak, że jak sprzedaję AID, to będę promował pierzeniowe AID. Oczywiście są hodowcy, którzy chcą mieć pierzeniową, ok. Ja od lat zawsze używałem karmy lotowe, 2-3 rodzaje karm różnych, które zostają po lotach. Teraz też sprzedaję, ale zostaną mi jakieś karmy. Mam Distance, Gear Power, Mix 2, Mix 3. To są tak karmy bogate, że one naprawdę mają wystarczająco dobry skład, czy nawet uważam, wręcz za mocne są. Ja od paru lat stosuję w karmach, do tych karm pierzeniowych nawet dodaję około 20-30% owsa. Czyli dodatki dodaję do karm lotowych. Widziałem na Facebooku właśnie, że nie podchodzisz tak rygorystycznie do karmienia, że mają te, właśnie ta karma nie była aż tak mocna. Nie, bo zbyt dużo drobnych, zbyt dużo oleistych, to też docelowo powoduje, że to trawienie jest bardzo obciążone i to wręcz czasem może mieć negatywny skutek. A wychowujesz młode po lotach? Wychowuję młode po lotach, z tym, że ja będę parował dopiero gołębi w granicach 10-15 sierpień. Dasz im odpocząć. Dam im odpocząć. Wtedy dopiero paruję, także u mnie są gołębie dopiero młode, gdzieś tam we wrześniu, koniec września oddzielane. I też ten okres pierzenia tych starych gołębi się też przesuwa, bo sporo hodowców kończy loty, pierzą. Ja uważam, że jak przesunę o 2 miesiące to pierzenie, to też te pióra są na przyszły rok świeższe, młodsze, bardziej elastyczne, więc myślę, że to pióro się starzeje również. Więc pióro wypierzone w sierpniu, we wrześniu, a w listopadzie, to też myślę, że jest na przyszły sezon lepiej, że im później jest. Nie przyspieszasz tego pierzenia. Nie przyspieszam, wręcz właśnie opóźniam, przesuwam. Czyli nie jest priorytetem wystawy, gdzie ewentualnie by te... To znaczy one na wystawie się pierzą całkiem, są wypierzone, nie ma problemu na wystawach z tymi gołębiami. Mhm. Wręcz nawet młode, które są latane metodą zaciemniania, one kończą we wrześniu loty, mają często 7-8 piór do zrzucenia i przychodzi połowa grudnia i one mają ostatnie pióra. Więc to myślę, że mówię, ale przy młodych już jest większy nacisk na pióra, bo ten czas jest krótszy na wymianę pierzenia. Przy gołębiach dorosłych one naprawdę mają tego czasu tyle, że nie ma potrzeby ich jakoś ekstra popędzać. A z dodatkami też nie trzeba popędzać delikatnie. Wiesz co, na pewno też dostaną aminokwasy, dostaną witaminę, ale... Dostęp do grytu, czyli takie podstawy. Podstawy, bez szaleństw. Ale bez popędzania. Na pewno młode wymagają więcej opieki i o tym możemy poświęcić jakiś osobny materiał, zresztą też o tym już mówiłem. Ale gołębie dorosłe nie potrzebują aż takiego ciśnienia na te suplementy, na obciążanie. Raczej to się samoczynnie dzieje. Myślę, wydaje, że kąpiel z jakąś solą, magnetą. Mhm. Używam sól Epsom, to jest taka z magnezem. Mhm. Ona myślę, że dosyć dobrze po prostu wpływa na pierzenie, na wymianę upierzenia. Ale bez bezwzględnego popędzania i po prostu mieszam karmy lotowe. Jeżeli dodatki, to dodaję do lotowych, dodam 20-30%, 20% owsa i już tak kilka lat pierzę. I te gołębie po prostu nie są tłuste, nie są przepasione, nie są. Lepiej ten organizm funkcjonuje, lepiej jelita są czyszczone, lepiej przyswajają substancje odżywcze, więc myślę, że tego nie będę zmieniał, bo to daje naprawdę pierzeniowo, kondycyjnie, zdrowotnie daje super efekty i po pierzeniu nie ma tego problemu, że muszę gołębie odchudzać, bo ja po prostu kończy się pierzenie i wypuszczam one w dalszym ciągu świetnie. A rozumiem, zamykasz gołębie po lotach?
Gołębie są młode, praktycznie ostatni lot i są A zamknięte. stare po lotach co A te... stare wypuszczam, jak jest wolne pół dnia, to daję im wolny oblot. Natomiast młode, z tego tytułu, że musimy nadgonić to pierzenie, to jest rygorystycznie ostatni lot. Rozdzielone są samczyki, samiczki, bo też będą traciły energię i siłę, bo będą bo już się zaczną parować. No. Będą samiczki niosła jajka, jak samica zniesie jajka, to na pewno o przynajmniej o miesiąc, 3-4 tygodnie może opóźnić pierzenie, lotek, bo to ją kosztuje energię, więc nie dopuszczam, A jak żeby... jesień będzie ciepła, październik ciepły, będą to potem parować, będą jasne. Się parować. Więc ja od razu po locie rozdzielam, od razu po locie, jakby to powiedzieć, wyłączam światło, bo podczas lotu już są doświetlane młode, natomiast wyłączamy światło i one praktycznie za tydzień już widać piórka, znowu się zaczynają pierzyć, także młode zaciemniane, które są wypierzone w czerwcu, będą się znowu pierzyć jesienią jeszcze raz. A jak teraz jeszcze karmienie i przygotowanie tych młotków do sezonu, bo to się teraz sezon lotowy młodych zbliża? O, zależy kto, też jakiś tam odcinek na temat przygotowania młodych robiłem, więc zależy kto co chce osiągnąć. Jeżeli hodujemy młode po to, żeby z tego były roczne, no to po prostu karmimy je A jakie karmienie byś polecał? Ty karmisz do oporu? Czy, to znaczy, czy bo jedni pewno... karmią na łyżki, jedni do oporu. U mnie dzisiaj rano młody jedni... jechał na trening i karma leżała w karmiczkach jeszcze z wieczora. Czyli jakiś raczej karmisz, tak? Jest wiadomo, z karmy tej rast albo z jedynki. Więc ja nie głodzę młodych na pewno, to nie jest moja metoda. Czyli w sobotę są karmione, jakby w dniu wkładania. W dniu wkładania to ja jeszcze odsypuję przed lotem 3-4 kg karmy czasami po karmikach. Czyli nie na głodno, że już, bo słyszałem, że jedni hodowcy już nawet piątek dzień przed wkładaniem nie karmią, tylko rano i już mają te praktycznie dlatego głód. Mówię, to zależy. I widziałem to, bo na przykład zjadają papier w klatkach i widziałem takie sytuacje, albo kamienie obok kamienie klatki. Kamienie wokół klatki będą wydziobywały. No, dla mnie, no mówię, no, ktoś chce wygrywać na młode, chce się realizować, okej, okay, ja podchodzę do młodych. Tak, że to mają być przyszłoroczni zawodnicy. I teraz zeszłoroczna drużyna zaciemniana. Mówię, czekam jeszcze na oficjalne wyniki, ale tak wstępnie patrząc po oddziałach, to mam najlepszą drużynę roczną w okręgu. I to są gołębie, które rok temu były latowane jako młode metodą zaciemniania. I w tym roku są najlepsze roczne, mają 13, 12, 11 konkursów u mnie. Naprawdę. Czyli że im to nie przeszkadzało. Nie przeszkadza. I mało tego, najlepsza samiczka ma 3 lotka z zeszłego roku niespierzone jeszcze. Więc ona podczas lotu wyrzuciła lotkę szóstą, czy tam siódmą i mimo to siadała z tymi czoło. Lotkami była koszowana. Tak, tak. Także to nie jest jakiś tam mus, że musi być wypierzony. Po prostu trzeba rozróżnić młody, który się pierzy, czy się nie pierzy z tytułu tego, że brakło mu czasu, czy też z tego tytułu, że zdrowotnie na przykład był coś nie tak. No to wtedy wiadomo, że jak go zdrowotnie szwankuje i się nie pierzy, no to uważam, że podlega selekcji, ale młode, które latają świetnie i czasem po prostu nie zdążą się wypierzyć. Jako roczne, tak mówię, najlepsza samiczka 3-4 piórka, zeszłoroczne niespierzone. A jaki dystans młodymi latasz, to dodatkowe loty jakieś długie, ponad 300 km macie, że też lecieć, czy już nie koniecznie? Ja myślę, że im, dlatego ja stosuję metodę młode zaciemnianie, nie po to, żeby wygrywać tymi młodymi, tylko żeby poddać właśnie cały program, żeby od nich wymagać, żeby szły od 100 do 300. W zeszłym roku był lot okręgowy 320. Także tam wysłałem bodajże 200, 3-4, to 196 sztuk z tego lotu wróciło, gdzie to był bardzo ciężki lot i często hodowcy mieli 1/3 z tego lotu w domu. Więc po prostu to jest to, że to mocne karmienie im się przydawało, bo właśnie przydało, bo głównie karmiłem MX2, te 3-4 ostatnie karmienia przed lotem, 3 karmienia, dzień wkładania dostawałem MX1 i na cięższe loty to się naprawdę sprawdzało dobrze. Bo skoro tam masz znajomości z rozdziercem, oni tam lecą na młode 10-11 lotów i już tą selekcję robią bardziej tych gołębi oczywiście. Już od lotów młodych, bo one tam lecą 300, 400, 500 na 6, takich 5-6 razy 500 kilometrów. Tak, bo ja jak myśmy mieli w jednym sezonie loty na 200 kilometrach się kończyły, to praktycznie po sezonie zostajesz 95% młodych w gołębniku, które przylatywały w odstępie 10 minut. I praktycznie ten bez konkursu, tylko 2-3 minuty później przylatywał od tego z konkursu tak. Kompletem i nie ma żadnego możliwości nie zrobienia ograniczenia tych gołębi, nie? Że ten... Na pewno tracimy rok na tym, nie jesteśmy z tytułu, raczej głównie organizacyjnie nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, żeby szybciej z tymi lotami młodych startować i więcej lotów zorganizować. My organizujemy u mnie bodajże 7 lotów, więc to i tak jest, uważam,
całkiem dobra liczba. Natomiast są oddziały, które tych lotów mają mniej i myślę, że dużo ptaków, wiesz, bezsensem jest licząc, że zostaje ci 95% gołębi, że mam tak dobre gołębie. No za rok... A usuwasz młode po lotach? Czy jak masz możliwość zostawić, to zostawiasz to wszystkie? To znaczy, wszystkich nie mam możliwości zostawić, natomiast lubię mieć możliwość wyboru. Wolę zostawić gołębie raczej tematycznie, czyli najwięcej gołębi zostawiam w tej dziedzinie, w której się specjalizuję, czyli ten krótki, średni dystans, to co lata do 600 km, tych lotów mamy najwięcej. I uważam, że to jest największa pula gołębi, którą potrzebujemy w hodowli. Loty 700 to jest czasem 1-2 loty w roku, więc szkoda po prostu mi miejsca i w rozpłodzie, i powiedzmy na lotowym gołębniku, żeby tych gołębi trzymać dużo. Wolę się zająć lotami, gdy 300-500 tych lotów jest kilkanaście, więc to jest największa frajda, uważam. Także no dzisiaj takie króciutkie spotkanie, pogadaliśmy sobie tu. Myślę, że dalej będziemy współpracować. Życzę Ci ostatniego również lotu udanego i udanego sezonu młodych. Przede wszystkim, żeby ich nie pogubić, żeby był na rybek na przyszłość, tak jak mówisz. Bo to nie każdy rok jest taki sam. W jeden roku wychowamy, zginie 5% gołębi, w drugim roku zginie 50% gołębi z tych samych gołębi. Rocznik jest rocznik, nie jesteś w stanie na to wpłynąć. No a ja tutaj jak mówię, jak coś tam się gdzieś pokazuje, to nie mam też powodu, żeby nie powiedzieć, że coś się sprawdziło. Więc jakiś drobny uszczerbek jest, że w 5 mutkach też te jakby 20%, 20% wkładu jest twojego gołąbka, więc jak mówię, no trzeba, wiadomo, pierwszy rok jest taki, ja też nieraz kupię. No jak przyjechałem do ciebie, pozwoliłeś mi sobie wybrać, bo akurat wtedy na gołębnik przyjechałem, miałem możliwość wybrać, przedstawiłeś mi wtedy gołębie z linii, które chciałem, nie? I także ja akurat z kilku gołębi wybrałem tą matkę bez rodowodu, tylko sobie brałem to, co mi pasuje, a ty mi wysłał. Masz swój gust, masz swój typ, który ci się podoba. No, ja tylko chciałem, żebyś mi przyniósł tej rodziny, co mnie interesuje, a ja już sobie wybrałem gołębie i tak właściwie też patrzyłem właśnie, chyba że 2 wnuki 400 prawie trafiły. No i zobaczymy, co no, dalej. Myślę, że to powinny w przyszłości, być szybsze ptaki na pewno. Czy w przyszłości będzie się krzyżować. Także dobrego lotu i również życzę wszystkim. Pozdrawiamy. Lotu.